widzieliśmy, że odbywa się tutaj właśnie taki kampus klimatyczny i energetyczny. W związku z tym, że przeglądaliśmy też, jaki program jest tutaj, czym się będą zajmować i że jest to również w obronie klimatu, postanowiliśmy wziąć udział też tutaj, przedstawić naszą sprawę, bo one są podobne. W związku z tym chodzi nam o to, żebyśmy wspólnie działali, dlatego też tą koalicję powołaliśmy u nas ogólnopolską, ale do niej już przystąpiły osoby z różnych stowarzyszeń, a też organizacje z różnych krajów. Mamy organizację z Czech i mamy już przedstawicieli właśnie z Niemiec. Praca pomoże, że sytuacja tak, się... Tak, uważam, że jeżeli problem będzie rozmiary przyjmował duże, globalne, że wtedy jeszcze jest większa szansa. A jak widzi Pani teraz tą sytuację, że tutaj kolejne trzy wioski mają zostać zniszczone? No nie wyobrażam sobie właśnie takiego postępowania w XXI wieku, żeby wracać do archaicznych metod, które we wszystkich prawie krajach są już zaniechane. Ja byłam na studyjnym wyjeździe w Austrii w listopadzie, to tam tylko pokazują już, jak to kiedyś wyglądało. Zostawiono jeden taki komin, jak tu stoi koło Was, zostawiono kawałek taśmociągu, a zbudowano tam ulicę energetyczną, na której są obiekty również użyteczności publicznej i każdy z nich zasilany innym źródłem energii. I wszystkie pracują. Obiekty mają energię, nie brakuje jej i w tym kierunku powinniśmy właśnie odnawialne źródła, bo tak kierunku idzie świat. Irena Rogowska, wójt gminy Lubina, jednocześnie przewodnicząca koalicji ogólnopolskiej. Rozwój tak, odkrywki nie. A co to jest za koalicja? To jest koalicja powołana na rzecz przeprowadzenia Polski z ery kopalnej do ery odnawialnej. To jest takie główne założenie tej koalicji. Oczywiście ochrona środowiska, zrównoważony rozwój. I to jest priorytetem działań tej koalicji, a przede wszystkim właśnie odnawialne źródła energii. Aha, ale tak mi się wydaje, tak mam wrażenie, że właśnie ta metoda odkrywkowa, szczególnie tak jak w telewizji, coś słyszałem, że to właśnie jakaś nowoczesna metoda, która jest w ogóle bardzo ekologiczna, a tu pani mi mówi, że jest coś odwrotnie. Może pani wytłumaczyć? Tak, próbuję się to wmówić mieszkańcom, że to jest metoda dzisiaj niegroźna, niestety jest inwazyjna. Wiemy, na czym polega odkrywka. Odkrywka polega na tym, że trzeba teren całkowicie opustoszyć, czyli zniszczyć lasy, zniszczyć mieszkania, zniszczyć szkoły, zniszczyć przedszkola, kościoły, cmentarze. Teren musi być pusty i właśnie na tym terenie muszą zginąć miejsca pracy, bo mówi się, że to miejsca pracy będą na odkrywce. Najpierw zginą miejsca pracy robotników leśnych, przemysłu drzewnego, szkół, przedszkoli, tam pracują ludzie, to są miejsca pracy. Rolnicy, oni całe rodziny utrzymują, to są miejsca pracy. Nikt nie mówi, co z tym miejscami pracy będzie. One giną najpierw. Żeby powstał teren pusty, muszą zginąć miejsca pracy. I musi być ogromna dziura, mówiąc kolokwialnie, a wiadomo, czy z czym to się wiąże. Z ogromną degradacją środowiska, inwazją w to środowisko, zniszczeniem wszystkiego, co się tam znajduje, więc nie przyjmuję do wiadomości w ogóle tego, że to jest jakakolwiek metoda ekologiczna. Wręcz odwrotnie. Teren musi być pusty, tak więc co się stanie z tymi mieszkańcami, co tutaj mieszkają? No więc właśnie, o tym się prawie w ogóle nie mówi. Czy im się coś zaproponuje, wręcz przeciwnie, w ustawach wprowadziło się przepisy, że wywłaszcza się w ciągu 2 miesięcy pod rygorem natychmiastowej wykonalności. I nieważne, czy ludzie się zgodzą na jakiekolwiek odszkodowanie, czy nie zgodzą, w ciągu 2 miesięcy muszą, 2 miesięcy muszą opuścić swoje mieszkania. Takie mamy już zapisy w prawie. Ale gdzie mają opuścić? Gdzie? W projekcie takim bardzo ogólnym jest propozycja mieszkań, a przecież ci ludzie mają domy, nie mieszkania, a tam się proponuje mieszkań, nawet nieduży wymiar tych mieszkań. W związku z tym nic, w tej chwili jeszcze w ogóle się nie rozmawia z ludźmi na ten temat, bo gdyby to była miejscowość przeniesiona cała w inne miejsce, taka sama, w ten sam sposób przygotowana, wybudowana, to co ludzie tracą, otrzymują z powrotem, to może inaczej by ludzie do tego podchodzili, ale niestety
niestety. Tutaj się mówi o 2-miesięcznym wywłaszczeniu. Bo to jest na terenie mniejszości łużyckiej. Nie jest to zagrożeniem, że jak się wysiedli tą mniejszość, może właśnie jeszcze rozproszy po jakichś mieszkaniach, to się w ten sposób zniszczy tą mniejszość. Tak, związki między nimi zaginą. Oczywiście to jest też problem. My również na swoim terenie mamy mniejszości narodowe, między innymi mamy ludność z Łękowszczyzny i to są całe wsie tych mniejszości i taka jest obawa. Tym bardziej, że oni już raz dramat przesiedleń przeżyli. Oni są tam zasiedleni właśnie z przesiedleń i tego się bardzo obawiają. A nie jest to właśnie takie wysiedlanie mniejszości, szczególnie mniejszości. Nie jest to przeciwko prawu ustanowionemu o mniejszości, o chronieniu mniejszości narodowych? Powinna być chroniona, ale niczego nie chronią, jeżeli chodzi o te działania. Ten nacisk też lobby energetycznego jest tak potężny, że nie bierze się pod uwagę nic, tylko pieniądze, ekonomię i to przysłania wszystkie działania. Ale to jeśli, bo słyszałem, że Niemcy i Polska podpisały te prawo na temat mniejszości narodowych i właśnie nie jestem dokładnie pewny, ale właśnie na te prawo można by się powołać. Się powoływać, oczywiście, że jest naruszone. My cały czas się powołujemy, bo nie tylko takie są naruszenia. Jest w ich działaniach, przygotowujących te tereny pod ewentualną kopalnię odkrywkową, cały czas jest prawo łamane. Cały czas. I nikt nawet nie chce nam odpowiedzieć. Jak my je wskazujemy, to my nawet odpowiedzi nie dostajemy. A jakie prawa są łamane? No na przykład w tej chwili, jak przeprowadzana była, były konsultacje, to jest obowiązek ustawowy ogłosić wyniki tych konsultacji po miesiącu od ich zakończenia. One były zakończone w marcu, a do lipca, mimo naszych pism, próśb, nie zostały ogłoszone. Do lipca, a miesiąc jest tylko na to, ustawowo, miesiąc. A od marca do lipca jest niemalże pół roku. Jakie jeszcze prawa zostały naruszone? No w ogóle prawa obywateli, na przykład referendum zostało przeprowadzone. Ono jest ważne i wierzące, jest ustawa o referendum, a rząd nie chce uznać. A inne referendum, 95% biorących udział wypowiedziało się przeciw odkrywce, a wzięło udział 70%. W historii Nowej Polski od 1989 roku żadne referendum nie miało takiego wyniku, nawet żadne wybory nie miały takiego wyniku. To czyli jakby niechęć ludzi na te odkrywki oczywiście, jest bardzo duża. Bardzo duża. Aha. Czy ludzie coś robią w tym kierunku? Co mogliby robić? Co powinni robić? To znaczy ich działania są wspólne, bo my mamy mandat społeczny, wójt, burmistrz ma mandat społeczny, my działamy tylko na rzecz i wyłącznie na rzecz społeczeństwa i w zasadzie my cały czas prowadzimy działania na rzecz tej społeczności i oni nas w tym wspierają. Ale to tak właśnie wygląda. Wójt, burmistrz, prezydent to jest mandat otrzymany od społeczeństwa i na ich rzecz to jest podmiot naszego działania. I tylko w tym kierunku działamy, żeby właśnie obronić to społeczeństwo od tych zagrożeń. Tacy jakby lokalni ludzie, co oni mogą zrobić na szczeblu lokalnym jakby. To znaczy, bo wójt, burmistrz to właśnie jest już, obejmuje lokalny teren i cały czas jesteśmy w kontakcie ze społeczeństwem. My wszystkie decyzje, które do nas przychodzą, wszystkie pisma przedstawiamy społeczeństwu, żeby mieli wiedzę, że w tym kierunku cały czas działamy, że nadal potrzebujemy właśnie wsparcia też mieszkańców w tych naszych działaniach. A jakiego wsparcia? No, na przykład były robione u nas pikiety, protesty, były blokowane drogi, nie na zasadzie, że zatrzymaliśmy cały ruch, to było legalnie zgłoszone przy pomocy ochrony policji, żeby pokazać to zagrożenie większemu gronu społecznemu. Ale bardzo ważną sprawą jest współpraca też między nami, międzynarodowa współpraca, bo problem jest nasz wspólny.
i zagrożenie jest dużo większe, jak się popatrzy globalnie na to zagrożenie, prawda? Bo po waszej stronie tutaj niemieckiej i po naszej stronie to chcą to niemalże połączyć. To jest niewyobrażalne działanie. I co pani by oczekiwała, jakby chciała pani, żeby się te sprawy rozwinęły? Tak, żeby ta współpraca nasza, obopólne nasze spotkania, działania były cały czas kontynuowane, żebyśmy prowadzili je razem. Jak myśli pani, te cele mogą być osiągnięte? Myślę, że tak. A w jaki sposób? Że rząd się wycofa z takich działań. Bo nie ma potrzeby przy dzisiejszej technologii. Trzeba dać też możliwość młodym. Młodzi ludzie są przygotowani do tego, żeby znaleźć te technologie, ale lobby energetyczne, które jest bardzo mocno skostniałe i nadal chce mieć te same funkcje, te same stanowiska, jest przeciwne temu oczywiście, bo oni bronią swoich stanowisk. Natomiast my musimy wszystko zrobić, żeby dla młodych zostało coś, żeby nie zniszczyć wszystkiego, nie wydobyć wszystkiego, bo to może być kiedyś bardziej potrzebne niż dzisiaj. I należy to zostawić, a iść właśnie w inne źródła energii i szukać metod, żeby dostać się do tego bezinwazyjnie, bo te metody się znajdą. Jak wyglądała komórka 10 lat temu, którą nosimy w kieszeni, dziecko do przedszkola idzie z komórką, a to była cegła i jeszcze walizka do tego baterii, prawda? A jak poszły technologie? Dzisiaj my ją mamy w kieszonce i tam jest wszystko, dostęp do całego świata, internet, wszystko. I tak pójdą technologie w tym kierunku. A jakie są alternatywy na właśnie produkcję energii i jakie zamiast tej metody odkrywkowej? No widzimy właśnie, wszystkie odnawialne źródła uruchomić. Czy to energia wiatrowa, czy to energia słoneczna, czy energia wodna. Mamy przecież rzeki, możemy na nich i elektrownie wodne uruchamiać. To trzeba wszystko zrobić w tym kierunku. Chciałaby pani coś jeszcze dodać? No chciałabym dodać, że nie przestaniemy działać na rzecz społeczeństwa, przede wszystkim na rzecz przyszłych pokoleń, bo my nie o sobie już teraz będziemy decydować, tylko o tych, co dzisiaj tu widziałam, maleńkich dzieciach, które rodzice prowadzili za rączkę. I o nich musimy myśleć. To oni będą w przyszłości tutaj mieszkać, żyć i trzeba im stworzyć takie warunki, żeby mogli tu mieszkać i żyć. Dlaczego właśnie o nich musimy myśleć? Dlaczego? Bo nie wolno wyczerpać od razu wszystkiego, nie wolno. Przecież są dzieci, są wnuki, są następne pokolenia. Oni też mają prawo do godnego życia. I chcą żyć w środowisku przyjaznym, czystym, zdrowym. A czy uważa pani, że środowisko jest coraz gorsze i czy trzeba to zmienić? Przy takich rodzajach inwestycji, jakie chcą w tej chwili zastosować, oczywiście to zagrożenie jest potężne. Sami widzimy, tu jesteśmy przy tych kominach, jechaliśmy w kierunku tam miasteczka, ten zapach, który też z tego się, tam jest też siarka, tam są wszystkie pierwiastki w tych zwałowiskach, które są dookoła, to są wszystkie pierwiastki. W związku z tym jest to zagrożenie ogromne. Ale na przykład jak ktoś mieszka trochę dalej, to chyba może ten problem jego nie dotyczy. Na pewno mniej agresywnie się wypowiada, ale dotyczy, bo lej depresyjny oddziaływuje bardzo daleko, zabiera wody, robi się stepowienie terenu. My to wszystko widzimy, byliśmy na wszystkich odkrywkach w kraju naszym też, widzieliśmy to, jak to wygląda. Także musimy zadbać o to, żeby taki los nie spotkał też naszych dzieci, absolutnie.